Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa. Zaczniemy naszą uroczystość. Całość, baczność. Poczty sztandarowe wprowadzić. Do hymnów. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Zalewajmy się wodem, złączymy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Zalewajmy się wodem, złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wardę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Zalewajmy się wodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, zalewajmy się wodem, złączymy się z narodem. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy na uroczystości odsłonięcia Miejsca Pamięci Ofiar Holokaustu z Nowego Sącza i Sądecczyzny. To szczególne wydarzenie ma miejsce dokładnie w 80. rocznicę wyjazdu ostatniego transportu Żydów z Nowego Sącza do Bełżca. Tej podróży nikt nie przeżył. Jesteśmy tutaj, aby pomordowanym oddać hołd. Wielu z nich nie znamy z imienia i nazwiska. Odkryliśmy jednak 12 tysięcy zamordowanych sądeckich Żydów. Wszyscy znaleźli swoje miejsce na ścianach Miejsca Pamięci. Byli to ludzie, a nie liczby. Serdecznie witamy nowosądeczankę ocalałą z Holokaustu, dr Sarę Weinfeld-Melzer. Niezmiernie cieszymy się z obecności niemal 100 potomków sądeckich Żydów z całego świata. Wasza obecność tutaj jest wydarzeniem historycznym. Mamy nadzieję, że czujecie się tutaj jak w domu, bo przecież dla wielu z waszych przodków, dziadków i ojców Nowy Sącz był domem. Witamy serdecznie prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hanzla. Cieszymy się wśród nas obecnością konsula Stanów Zjednoczonych, Erin Nickerson.
Witamy panią konsul generalną Niemiec, Ursulę Meyer. Oraz przedstawicielkę ambasadora Izraela w Polsce, Lenę Lagutin. Jesteśmy zaszczyceni, że gości wśród nas przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Izraela, Michael Rotenberg-Waknin. Witamy burmistrzów, wójtów, delegacje gmin, radnych Sejmiku Wojewódzkiego, radnych miasta Nowego Sącza. W imieniu komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej generała brygady Stanisława Laciugi witamy majora Grzegorza Kaima. Serdecznie witamy rabina Awiego Baumola. Oraz jego ekscelencję biskupa Stanisława Salaterskiego. Z ogromną radością witamy wszystkich duchownych wielu wyznań chrześcijańskich, którzy uczestniczą w tej uroczystości. Jesteśmy zaszczyceni obecnością prezesa gminy żydowskiej w Krakowie, pana Tadeusza Jakubowicza. Bardzo ciepło witamy sądeczankę, prezesa Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w Nowym Sączu, panią Annę Grygiel-Churyn. Cieszymy się obecnością przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Romana Gieronia. Reprezentantki Muzeum w Bełżcu, doktor Ewę Koper, przepraszam. Dziękujemy za przybycie dyrektorom wielu wydziałów, instytucji, szkół, przedstawicielom fundacji, stowarzyszeń. A nade wszystko witamy Was, drodzy sądeczanie, bowiem dla naszej pamięci powstało to miejsce. O zabranie głosu proszę prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hanzla. Szanowni państwo, szanowni goście, sądeczanie. Nie ukrywam, że jestem dzisiaj dumny. Jestem dumny z was, że tutaj jesteście, bo dzisiaj najważniejsze słowo to słowo pamięć. Jesteśmy tutaj po to, żeby zaprzeczyć, że to zło, które 80 lat temu pojawiło się na naszej ziemi, wygrało. To nieprawda. Wasza obecność, pamięć o tych ludziach, którzy zginęli na tej trudnej drodze, jest najważniejsza. Ojczyzna to ziemia i groby, napisał kiedyś Norwid. I my o tym tutaj w Nowym Sączu pamiętamy. Pamiętamy o tym, że przed II wojną światową Polska, ale także Nowy Sącz była wielonarodowa, wielowyznaniowa, różnorodna. Pamiętamy, że to byli nasi bracia. Moja mama chodziła z Żydówkami do klasy. Opowiadała mi to. Bawili się razem. I później nastały te ciemne dni. Ale dziś pokazujemy, że pamięć i dobro zwycięża. Moją rolą na pewno jest to, żeby podziękować Dariuszowi Popieli, całej rodzinie, która założyła fundację Centrum,
Bo kiedy przyszedł do mnie ponad 2 lata temu i powiedział, że ma taką ideę, powiedziałem, będzie ciężko. I było ciężko. Wiele problemów po drodze. Pojawili się też źli ludzie. Ale wszystko to przezwyciężył. Dlatego, Darku, serdecznie ci dzisiaj za to chcę podziękować brawami. Dziękuję także sądeckiemu Sztetlowi, który, można powiedzieć, na co dzień kultywuje pamięć o starszych braciach w wierze, którzy przecież mieszkali tutaj, z nami. To wspaniała organizacja, to wspaniali ludzie, którzy robią to z pasją. Szanowni Państwo, nadchodzą też takie myśli, co będzie w przyszłości. I to, że tutaj jesteśmy razem, to szansa na to, że to zło, które teraz pojawiło się na wschodzie, nie pojawi się u nas. Musimy być razem, nie dać się podzielić jako ludzie. Musimy tworzyć wspólnotę i zmierzać wspólnie do celów. Dawno nie byłem tak wzruszony, szanowni Państwo, i wybaczcie, że mówię emocjonalnie, ale to są chwilę, gdzie trudno zachować spokój. Nie mogę sobie wyobrazić 16 tysięcy ludzi tak potraktowanych, z takim losem. Pamiętajmy o tym w Nowym Sączu. Dziękuję, że jesteście. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. Jeżeli jest wśród nas pani konsul Stanów Zjednoczonych lub przedstawiciel konsulatu, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy w takim razie przedstawiciela ambasady Izraela w Polsce, panią Lenę Lagutin. It's a great honor for me today to take part in this commemoration of over 12,000 Jews of Nowy Sącz, victims of the Holocaust on the 80th anniversary of liquidation of Nowy Sącz ghetto. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę być obecny na tej uroczystości upamiętnienia śmierci 12 tysięcy żydowskich obywateli Nowego Sącza w 80. rocznicę ich zagłady. Standing here on this beautiful sunny day, I think of 12,000 people just like me, Jews, also from Israel, just like Jews all over the world. And I'm sure that at such moments, each of us thinks about the same, that he and his children, his family, could be in the place of those who were killed, shot, tortured to death, men and women, parents, elderly and newborns. Stojąc tutaj na tym miejscu, czuję jako Żydówka, tak jak wielu Żydów, tragedię tych 12 tysięcy ludzi, tak jak wszyscy inni ludzie. Myślę, że to moglibyśmy być my tutaj, nasi rodzice, nasze dzieci, na tym miejscu przeżywające tragiczny los. And the youngest of them, 6-month-year-old Liba from Nowy Sącz, was brutally murdered by German officer. Najmłodsza z nich, Liba, 6-miesięczna, została zamordowana przez niemieckiego żołnierza. Religious Jews claim that Jews do not have just a history. Jews have a memory. We remember the destruction of our first temple, the war of independence, the exodus from Egypt and the tragedy of the Holocaust as they were experienced by ourselves. Żydzi religijni mówią, że nie mamy tylko religii, że mamy też pamięć. I pamiętamy o tragedii zniszczenia naszej świątyni, tak jak pamiętamy o tragedii zagłady i o tych wszystkich, którzy zostali zamordowani w zagładzie, tak jakby to byliśmy my. There is a famous story about Napoleon riding through the Jewish quarter of Paris and hearing sobbing coming from the synagogue. He stopped and asked passersby, what these Jews were crying about. He was told that on this day the Jews remember the destruction of their temple. Jest znana legenda o tym, jak Napoleon
mijał synagogę w Paryżu i dobiegł go łkanie z wnętrza tej synagogi i zapytał, o co chodzi tym Żydom, czemu oni tak płaczą? I usłyszał, że Żydzi upłakują zniszczenie swojej świątyni. When was it destroyed, the emperor asked. About 1,700 years ago was the answer. And then hearing this, Napoleon said that people that do not forget about their past will always have a future. Zapytał, dlaczego tak płaczą. Wówczas usłyszał, zapytał, kiedy to się stało. Usłyszał odpowiedź, że stało się to 1700 lat temu. Wówczas twierdził, że ludzie, którzy pamiętają o takiej tragedii, na pewno będą mieć swoją przyszłość. On behalf of the embassy of Israel, I want to express immense gratitude to Dariusz Popiela and his foundation and to all people of Poland doing this great work, making sure that my memory is alive. Thank you. W imieniu ambasady Izraela chciałam wyrazić moją ogromną wdzięczność Dariuszowi Popieli i całej fundacji i wszystkim ludziom, którzy sprawiają, że pamięć ma przyszłość. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, prosimy o zabranie głosu panią doktor Sarę Weinfeld-Meltzer, ocalałą z Holokaustu. Szanowni Państwo, na miejscu, na którym ja stoję tutaj, nie jestem sama. Stoję i w moich myślach i uczuciach 12 tysięcy braci i sióstr i między nimi dziesiątki moich osób rodziny, których krew krzyczy, ale ich głos nie będzie słyszany. I ja przepraszam teraz, że dalej będę czytała ze stronki. Rozpocznę zatem fragmentem wiersza jednego z największych poetów Izraela, Uri Zwi Grinberga, który opowiada o metafizycznym spotkaniu na polskiej ziemi syna mieszkającego w Eretz Israel z jego matką, która zginęła w obozie w Bełżcu. Kobieta jedna z milionów ofiar Holokaustu daje mu przykazanie pamięci. Mój synu, zapomniałeś, że tam ołtarz Bełżca? Nakaz upamiętania, patrzenia wstecz jest wartością ludzko-moralną, motywuje potrzebę obowiązek pamięci. Jako pochodząca z tego miasta, miasto, które jest moim dzieciństwem, rozświetlone w mojej pamięci jako magiczny świat piękna i przytulności, doznałam szoku z powodu wielkiej pustki i całkowitej nieobecności mojej rodziny i całej żydowskiej społeczności. Było to po moim powrocie do Polski w 1946 roku po wyzwoleniu ze zastania na Syberię. Och, wasze kominy, och, wasze palce i ciało Izraela wznosi się w dymie do nieba, wołała żydowska poetka Nelly Zaks, laureatka Nagrody Nobla. Jako sądeczanka, ale też lojalna obywatelka państwa Izrael, 80 lat po likwidacji getta, rocznicy wysłania pociągów śmierci do Bełżca, uważam za święte zadanie przekazanie do Instytutu Pamięci Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie 11 tysięcy nazwisk, 12 tysięcy nazwisk naszych zmarłych braci wyryte tutaj. Ze wzruszeniem patrzę na jedno nazwisko mojej kochanej cioci Hindy Goldberg, która mieszkała tam za rogiem. W tym roku zadedykowałam jej książkę, album, który stworzyłam i zatytułowałam Krzyk Hindy.
Muszę w tym miejscu podziękować tym, którzy poruszyli kamienie, którzy zamieniły się, kamienie, które zamieniły się w zimnych głazów pamięci o żydowskim Sączu. Doktorowi Łukasz Polomski, panu Dariuszu Popiela i panu Arturu Franczak. W imieniu swoim i tych, którzy nie przemówić nie mogą, dziękuję i jestem wdzięczna. Dzięki dzisiejszemu wydarzeniu miasto Nowy Sącz napisuje piękny oddział w żydowskiej historii Europy Środkowej i Wschodniej i jest przykładem dla innych. Wszystkim, którzy przyłożyli coś niewiele do tego miejsca, dziękuję. I w końcu błogosławiona niech będzie pamięć o moich braciach i siostrach, których imiona są wyryte na tablicach przed nami i zostaną zachowane na wieki wieków. Dziękuję. O zabranie głosu proszę przedstawicielkę drugiego pokolenia ocalałych, panią Irit Dagan. Shalom. Before I start speaking, if you are a member of Sadeki Shtetl on Facebook, there's a follow there that I'm going to talk about. Strony facebookowej Sadeckiego Shtetla, konkretnie do zdjęcia, które znajduje się na stronie. Dear friends and president of Nowy Sącz, Mr. Ludmir Hanzel, I bring you regards from Netanya, the sister city of Sons, and Mayor Miriam Freiburg. Nazywam się Irit Benyakir Dagan. Stoję tu przed wami w imieniu mojej siostry Edny i moi, córek Berela Silbigera, zwanego później Dovem Benyakirem, który mieszkał na rynku pod numerem 18 ze swoimi rodzicami, Izraelem Jakirem Silbigerem i Frimet Scheinberg Silbiger, zamordowanymi w Bełżcu oraz trzema braćmi, Avramem, który przeżył, oraz Asherem, Zalkią i Wolfem, zamordowanymi przez nazistów. Była jeszcze dziewczynka, która zmarła krótko po urodzeniu. W czerwcu 2009 roku, 3 miesiące po śmierci Dowa w Izraelu, moje dwie drogie polskie przyjaciółki Małgosia Bielska i Maria Byczyńska zawiozły mnie z Krakowa do Sącza. Kiedy dorastałem, Sącz wydawał mi się odległym, wyimaginowanym miejscem. Kiedy wysiadłem z samochodu, zobaczyłem ratusz. Dov opowiadał nam, że mieszkali w pobliżu tego budynku. Nagle opowieści Dova ożyły. Jestem im dozgodnie wdzięczna, że zabrały mnie do Sącza. I muszę wspomnieć, że babcia Marii uratowała w czasie wojny żydowską rodzinę i została uchronowana jako sprawiedliwa wśród narodów świata przez Yad Vashem, Instytutu Pamięci Zagłady z Jerozolimy. And I must mention that Maria's grandmother saved the Jewish family during the war and is honored as a righteous among the nations by Yad Vashem, the Holocaust Remembrance Center in Jerusalem. When talking about Jewish sons, it is necessary to mention Yaakov Miller and Mordechai Lustig. Mówiąc o żydowskim Sączu, trzeba wspomnieć o Jakubie Millerze i Markusie Lustigu. Jest tu dziś Karolina Lawitz, córka Jakuba, i Yehudit Kaufman, córka Mordechaja. Karolina i Yehudit nie są ze mną spokrewnione, ale czuję z nimi siostrzaną więź. Nasi trzej ojcowie dorastali tutaj i przeżyli okropności. Jakub zmarł w 2010 roku, a Mordechaj ma 97 lat i mieszka w Izraelu. Życzę mu zdrowia i szczęścia. W 2009 roku Jakub oprowadził mnie po cmentarzu żydowskim i w wieku 89 lat pamiętał, co się stało z każdą osobą. Mówił, widzisz ten nagrobek, tu leży młoda kobieta, która była w ciąży i naziści ją zastrzelili. Opowiadał też historię innych osób. Mieszkał w Szwecji i co roku spędzał kilka miesięcy w Sączu, pracując przy renowacji cmentarza.
Gdy mój ojciec zachorował na Alzheimera, na szczęście nie pamiętał, co się z nim działo w Auschwitz i Buchenwaldzie. Gdy pewnego dnia Mordechaj przyszedł go odwiedzić, Dov ucieszył się na jego widok, chociaż nie wiedział dokładnie, kim on jest, ale twarz Mordechaja wywołała w nim dobre wspomnienie i uśmiech na twarzy. Mordechaj przyjechał do Dova z Zvi Friedmanem, również z Sącza. Dov był optymistą, który wybierał szczęście i pozytywne nastawienie. Zaszczepił w nas miłość, tolerancję, a nie nienawiść. Po wyzwoleniu w 1945 roku z Buchenwaldu został wywieziony do Francji. Na zdjęciu na stronie Facebooka Dov stoi na łodzi wpływającej do brzegów Izraela. Na lewo od niego stoją jego kuzyn Chaim Dawid Halberstam, sądecki potomek rabina z Bobowej. Dov miał dwie córki, 5 wnuków i 5 prawnuków, którzy wszyscy mieszkają w Izraelu. Gdy urodziłam moje trojaczki, Shir, Omri i Ariel, Dov przyszedł do mnie do szpitala, pochylił się, by mnie pocałować i powiedział, dzisiaj wygrałem z Hitlerem i mam dzisiaj 3 żydowskich wnuków. Po wyzwoleniu rząd francuski zaproponował mu pomoc w osiedleniu się we Francji, ale on chciał jechać tylko do Izraela. Izraela, który jest bezpieczną przystanią dla Żydów i ojczyzną narodu żydowskiego. Dziś każdy Żyd wie, że może przyjechać do Izraela, gdy zagraża mu antysemityzm i wojna, lub by szukać życia w Izraelu. He and she can come to Israel when threatened by anti-Semitism and war, or to seek a life in Israel. Korzystając z okazji, chciałabym wyrazić nasze potomków podziękowania i wdzięczność dla Łukasza i Dariusza oraz wszystkich ludzi z ludzieniem liczby za dokonanie tego wszystkiego i szlachetnego czynu upamiętnienia polskich Żydów. Nie możemy spocząć na laurach i mówić, że Holokaust nigdy się nie powtórzy. Widzieliśmy okropności w Jugosławii, w Rwandzie i innych miejscach. Na całym świecie szerzy się antysemityzm, homofobia i rasizm. Modlimy się za naród ukraiński. Dziękujemy fundacji, która dała głos tym, którzy nie mogli mówić. Pomnik z nazwiskami będzie przypominał kolejnym pokoleniom o okropnościach, które wydarzyły się w Europie i będzie symbolem wytrwałości i nadziei dla ludzkości. Dziękuję Łukaszowi za wczorajszą pouczającą i pełną emocji wycieczkę po żydowskim Sączu. Dziękuję założycielom strony Facebooka Sądecki Sztet, Dariuszowi, Łukaszowi, Edycie, Maćkowi, Przemkowi, Arturowi i Marii, którzy niosą w mediach społecznościowych świadomość o historii Żydów tutaj. I dziękuję prezydentowi miasta, mieszkańcom Sącza i hotelowi Beskid za gościnę. Szczególne podziękowania dla Kamili, która zorganizowała nasz pobyt. Who for years has been taken care of the cemetery. Chciałabym wspomnieć o rodzinie mojej mamy. W 1923 roku moja mama, Miriam Greenspan, jeszcze jako niemowlę, wyjechała wraz z rodzicami i rodzeństwem z Warszawy do Izraela, zostawiając w Polsce dużą rodzinę. Większość z nich niestety zginęła w zagładzie. Chciałabym na koniec podziękować mojemu mężowi Beniemu i synowi Arielowi, którzy towarzyszą mi w tej poruszającej podróży i udzielają emocjonalnego wsparcia i miłości. Z niecierpliwością czekam na spotkanie z wami wszystkimi w Jerozolimie. Dziękuję i do zobaczenia. Szanowni Państwo, sierpniowego wieczoru w 2009 roku niedaleko tutaj na placu 3 Maja zapaliłem znicza z ocalałym z Holokaustu i strażnikiem pamięci sądeckich Żydów Jakubem Millerem. Było nas tylko 2. Ale Jakub powiedział, że chociaż byłby sam, jak palec, to będzie pamiętał, modlił się i wspominał pomordowanych. Przechodząc tymi uliczkami, wskazał mi ten skwer i powiedział, że on czeka na godne upamiętnienie jego sióstr i braci całego żydowskiego Sącza. W 2010 roku Jakub zmarł, ale dzięki sądeczanom nie umarła pamięć, a skwer czekał.
Sądeczanie, dopingowaliście nas w działaniach, braliście udział w naszych wydarzeniach. Kilka lat później, razem z Arturem Franczakiem, spotkałem Dariusza Popiele, który był oszołomiony, że po 1/3 mieszkańców naszego miasta nie ma ani śladu, nie pozostało nic. Powiedziałeś wówczas, Darku, że jak w Nowym Sączu do 18 urodzin twojej najstarszej córki, pamiętam to dobrze, nie powstanie godne upamiętnienie ofiar Holokaustu, to się z tego miasta wyprowadzisz. Nie mogliśmy do tego dopuścić oczywiście. Nie mogliśmy do tego dopuścić. Dziś razem wypełniamy testament Jakuba Millera oraz innych ocalałych. W głowie mam słowa 97-letniego Markusa Lustiga, który kiedy usłyszał o powstającym skwerze, powiedział, że to jest jeszcze jedno zwycięstwo nad Hitlerem. Tak, to zwycięstwo nad zapomnieniem, nad ciszą, jaka wisiała tutaj przez 80 lat. Dzisiejsza uroczystość jest dla mnie osobiście jak pożegnanie 11 966 ludzi z imienia i nazwiska. To pożegnanie dla tych, których historia wymazała, a których poznawałem przez niemal 15 ostatnich lat. To historia Estery Berhang, która prowadziła sklep w rodzinnej wsi mojej babci. I Icka Ringa z Miłkowej, który dostał się w ręce Niemców w 1940 roku, kiedy złamał akurat nogę jeżdżąc ostatni raz na nartach. To historia Wieśka i Mietka Templerów, którzy dziś powinni być moimi sąsiadami, a są na tej plakietce, ale są także w moim sercu. To historia cukiernika Kalmana Sierackiego z Lwowskiej, obok kamienicy, którego niemal codziennie przechodzę, braci Ende z Zalewskiego. To historia dr Heleny Żupnik, zastrzelonej w Librantowej, znakomitej lekarki z Sądeckiego Rynku i Malci Kac, małej dziewczynki, która umarła z głodu w bramie tutaj obok, na ulicy Kazimierza. Ich wszystkich wymienionych na tablicach pragniemy dziś przywołać. Krwią wojny nie wygrasz. Te słowa w kwietniu napisała do Sądeczan z okazji 80. rocznicy akcji kwietniowej dr Sara Melzer. Te słowa ciągle brzmią nam w uszach, tak jak wołanie wszystkich, którzy stali z nami tutaj w czasie rocznic likwidacji getta, Monika Goldfingera, Markusa Lustiga, Jakuba Millera. I choć słowa nigdy więcej, w tym roku, dziś brzmią jak banał, jak nieodrobione zadanie, tylko one wydają się odpowiednie wobec ogromu tragedii, którą upamiętniliśmy. Dziękuję. Szanowni Państwo, wiele lat temu zbiegł ulicy Jagielloński rynek w sklepie antykwariusza, gdzie czuć zapach minionych lat, a czas już dawno się zatrzymał, w ogromnym fotelu siedział mały człowiek. A może było odwrotnie. Wielki duchem człowiek siedział w małym, uginającym się od ogromu wspomnień fotelu. To był Jakub. Zapytał mnie, czy to ja jestem ten, który chce z nim porozmawiać. I rozmawialiśmy. Wiele godzin, dni. Jakub opowiadał o minionym czasie, rodzinie, szkole, o wojnie, o getcie, o swojej ucieczce z niego, o zagładzie najbliższych. Opowiadał też o tym, jak wrócił do życia i do tego ukochanego swojego miasta, kiedy wojna się skończyła. Mówił o niej, o swojej rodzinie, nowej rodzinie, o tęsknocie za tym, co stracił. Opowiadał o pracy w spółdzielni, wydarzeniach ptaszkowej i o tym, jak musiał opuścić ukochany Sącz. Jego twarz promieniowała, kiedy oznajmił, że każdej wiosny może w końcu kiedyś przyjechać i przyjeżdżał. Jakub odszedł, pozostawił jednak swoich uczniów. Łukasza, mnie, Marię, Maćka, Darka, Edytę, Przemka. Teraz są kolejni. Kasia, Kacper, Zuzia, Julka i inni. Stojąc tu dzisiaj, wierzę, że duch Jakuba jest z nami, razem tu stoi, cieszy się z tego wydarzenia. Cieszy się i modli do swojego Boga, jak tylko potrafił. Jakubie, Izaaku, Markusie, udało się.
Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał. Ten cytat z Księgi Hioba, znajdujący się na naszym upamiętnieniu, łączy nas symbolicznie z miejscem pamięci w Bełżcu. Jest też ważny dla mnie osobiście. Przez lata jako dziecko, a później nastolatek, sportowiec, dzień w dzień trenowałem na rzece Dunajec, 100 metrów stąd. Między dwoma mostami, Heleńskim i Kolejowym, w tym samym miejscu moich beztroskich marzeń o sukcesach sportowych, 80 lat temu niemieccy okupanci zgromadzili żydowską społeczność mojego miasta, łudząc ich, że pojadą na wschód, do pracy. Z walizkami i z kluczami od mieszkań w dłoni stali na łące spragnieni. Woda była na wyciągnięcie ręki, ale Kaci zabronili pić. Przez 3 lata terroru niszczono ich psychicznie i fizycznie w getcie, tu gdzie jesteśmy. Kilkanaście metrów stąd, na ulicy Franciszkańskiej, tu za rogiem. W jednym z domów pijani gestapowcy zamordowali 81 osób. Z rodziny Perlów, Neustadtów, Millerów, w tym także rodzinę naszego przyjaciela, Markusa Lustiga, który cudem przeżył, bo leżał tej nocy w nogach swojego brata. Kolejne kilka metrów dalej, z balkonu zrzucono dla zabawy kobietę, a z głodu zmarła cała rodzina Goldfingerów przy ulicy Czarnej. To tutaj, na tych ulicach, naziści zgotowali żydowskim mieszkańcom piekło na ziemi. Z łąki nad Dunajcem krew znaczyła trasę pochodu na dworzec. Bydlące wagony, bicie, mordy. Na miejscu w Bełżcu oszustwo trwało w najlepsze. Były kwiaty, parkan, łaźnia z piękną gwiazdą Dawida, ale nie było tam kąpieli. Była męka, była śmierć. Najpierw mordowano mężczyzn, by uniknąć buntu. Później kobiety i dzieci. Tak wyniszczono Żydów z Małopolski. Tak eksterminowano naszych sąsiadów z Nowego Sącza i okolic. Ludzi żyjących tutaj, na tych ulicach, dookoła nas. Po wojnie Albin Katz pisał o wspomnianej łące nad Dunajcem. Po wielu latach, odległych od tych straszliwych wydarzeń, byłem na tej łące, tak jak ktoś idzie na groby swoich najbliższych. A łąka znowu była podobna do owej z okresu mojego dzieciństwa. I rozmyślałem, kto z przechodniów zdążających na Helenę lub idących stamtąd do miasta zerknie chociażby na to miejsce, na którym dokonywały się sceny poprzedzające arcybestialskie kaźnie tysięcy matek, ojców i dzieci. Kto z tych przechodniów czuje się w to, co się odbywało? Kto z tych przechodniów obecnie uwierzy i dosłyszy, że miejsce to krzyczy potwornym lamentem tysięcy dobijanych na żywo ludzi winnych jedynie tej zbrodni, iż urodzili się Żydami? Mogę ze wstydem przyznać, że byłem jednym z tych przechodniów i nic o tym nie wiedziałem. Ziemia, ale i powojenne pokolenia w zapomnieniu skrywały krzyk i pamięć o ofiarach zagłady. 10 lat temu naiwnie szukałem miejsca pamięci dedykowanego 1/3 mieszkańców tego miasta. Bo oczywistym wydawało mi się, że w obliczu największej tragedii w jego historii musi ono być. Ze zdziwieniem i żalem nie znalazłem, bo zwyczajnie go nie było. Do dzisiaj. I choć dla wielu tu zgromadzonych to smutny dzień, to jednocześnie mam nadzieję, że nas wszystkich wypełnia nadzieja i przekonanie, że zło nie w pełni zwyciężyło, a my współcześni dopisaliśmy kolejny rozdział tej historii w myśl 11 przykazania profesora Turskiego. Nie bądź obojętny. Dlatego tym wszystkim nieobojętnym dziękuję za pomoc przy naszym projekcie. Wśród wszystkich ofiar zagłady 1/3 to dzieci. Dzięki pracy doktora Łukasza Połomskiego, Artura Franczaka i wolontariuszy odkryliśmy 12 tysięcy imion i nazwisk sądeczan, które wyryliśmy na 30 tablicach za moimi plecami. Jak łatwo obliczyć, dzieci zajmują 10 takich tablic. Przystąpmy zatem do pierwszego po wojnie symbolicznego przywołania ofiar zagłady w ich rodzinne strony. Niech czytane echo imion i nazwisk roznosi się po ulicach ich miasta. Odczytanie będzie symbolicznym pochówkiem, którego większość z nich nigdy nie dostąpiła. Zapraszam rabina Aviego Baumola do odprawienia symbolicznej modlitwy. Dzień dobry. Jestem rabin Avin Baumel, rabin w Krakowie
i reprezentuję naczelny rabin w Polsce, rabin Szydrych. Mam zaszczyt dla mnie stać z wami dzisiaj i chciałbym mówić trzy modlitwy. Chciałbym modlić się razem z wami. Mizmor le Dawid, Adonai roi lo echsar, bino deshe yarbiseni, almei minuchot yanaaleni. Nafshi yeshovev yanchenei b'magle tzedek laman shemo, gam ki elech b'gei tzal mavet, lo irara ki ata imadi, shiftecha umishantecha, hema yenachmuni. Taroch lefanai sholchan neged sorerai, dishanta b'shemen roshi kosi revaya, ach tov v'chesed yedifuni kol yimei chayai, v'shavti b'veit Adonai l'orech yamim. Druga modlitwa jest modlitwa, kiedy prosimy od Boga, że będzie pamiętać wszyscy Żydzi, którzy zamordowani. El malei rachamim shochein bamromim dayan almanot. Boże pełni miłosierdzia, który mieszkasz na wysokościach, sędzio dla wdów i ojcze dla sierot. Znajdź właściwy odpoczynek pod skrzydłami Twojej obecności na poziomach świętości i czystości, świecących jak blask sklepienia niebieskiego dla dusz dziesiątków tysięcy Izraela, mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zostali zabici, wymordowani, zagazowani, spaleni, pochowani żywcem dla uświęcenia imienia Bożego. Wszyscy oni są święci i czyści, a pomiędzy nimi są uczeni sprawiedliwi, potężni w torze jak cedry Libanu. Oby dawca miłosierdzia ukrył ich w ukryciu swoich skrzydeł na wieki i oby związał ich duszę węzłem życia. Oby znaleźli odpoczynek w ogrodzie Edenu. Haszem jest ich dziedzictwem. Oby wspominał ich męczeństwo i oby zasługa ich sprawiedliwości przemawiała za nami i za całym Izraelem. Ziemio, nie zakrywa ich krwi, nie ucisza ich krzyku. Przez ich zasługę, oby rozproszeni z Izraela powrócili do kraju, który jest ich własnością, niech zawsze trwa przed Haszem pamięć o losie męczenników. Oby weszli w pokoju do miejsc swojego odpoczynku i powstali na koniec dni do życia i powiedzmy Amen. ויקומו לקץ הימים לחיותם, ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועלמא דברה חירוסי, ואמליך מחוסי, בחייכון וביומכון, ובחיי בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קוראים, ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתפורך ויתפרך ויתפורך ויתרומם ויתנשא. ויתרל ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל בהירתה ושירתה. תוש בחתה ונהמתה. דמירה מעלמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה הרים רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. עושה שלום מברומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Bardzo proszę. Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława Salaterskiego o modlitwę. Powierzmy Bogu naszych zmarłych, zamordowanych braci oraz wszystkich, którzy z miłością przechowują ich w pamięci, wypraszając dla nich wiekuistą szczęśliwość, a dla siebie i całego świata pokój i nigdy więcej. Módlmy się z psalmem 27. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Pan obrońco mojego życia, przed kim mam się trwożyć? Gdy na mnie nastają złośliwi, by zjeść moje ciało, w ten czas oni, wrogowie moi, nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Chociażby staną naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. O jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał, po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.
albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę. Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. Złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram psalm Panu. Usłysz, Panie, głos mój, wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj w gniewie swojego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje zbawienie. Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Panie, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na mych wrogów. Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem. Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie w ziemi żyjących. Ufaj Panu, bądź mężny, niech się Twoje serce umocni. Ufaj Panu. Amen. Do wspólnej modlitwy zapraszamy pozostałych duchownych chrześcijańskich, którzy są z nami. Zapraszamy pastora Orłowskiego, pastora Chwastka do wspólnej modlitwy. Wznieśmy nasze serca i myśli do naszego Stwórcy. I chciejmy, tak jak Jego dzieci, zawołać do Niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Jak mieliśmy ten marsz, tutaj odczytałem wtedy psalm 62. On jest takim psalmem w całym tym smutku pokazującym jednak tą Bożą nadzieję. Pozwólcie, że go odczytam. Tylko w Bogu znajduje się uciszenie dla mojej duszy, bo tylko od Niego przychodzi dla mnie pomoc. Tylko On jest moją opoką, pomocą i twierdzą moją, dlatego nie zachwieję się nigdy. Tylko przy Bogu znajdziesz spokój, moja duszo, bo od Niego pochodzi cała moja nadzieja. Tylko On jest moją opoką, pomocą i twierdzą moją, dlatego nie zachwieję się nigdy. U Boga jest moje ocalenie i chwała. Bóg jest dla mnie skałą, zbawieniem i miejscem ucieczki. W Nim, ludu Boży, zawsze pokładaj nadzieję. Przed Nim wszyscy otwierajcie wasze serca, gdyż Bóg jest naszą ucieczką. Człowiek jest tylko jak puch. Wszyscy ludzie przeminą. Szala wagi z nimi ku górze się wznosi. Wszyscy razem są jak tchnienie. Jedno Bóg powiedział, a usłyszałem wielokrotnie, że do Boga należy wszelka moc i wszelka chwała. Amen. Amen. Szanowni Państwo, teraz wspólnie odczytajmy nazwiska pomordowanych. Niech po 80 latach pamięć o nich wróci do Nowego Sącza. Zapraszamy również dzieci, które są między nami, do roznoszenia kamieni pamięci, które są za moimi plecami. To najmłodsi wolontariusze, ale każde dziecko jest mile widziane. Serdecznie was zapraszamy, uważajcie na schodach. Proszę Państwa, przystępujemy do odczytania. Karl Hellstein Sara, Karl Hellstein Estera, Karl Fuzisel,
Kalfus Gimpel, Kalfus Estera, Kalfus Izrael, Kalfus Róża, Kalfus Hania, Kalfus Mariem, Kalfus Leiba, Kalfus Tauba, Kalfus Natan, Kaliski Samuel, Kalmanowicz Róża, Kalmanowicz Sara, Kenin Geiser Abraham, Kenin Geiser Mojżesz, Kenin Geiser Joshua, Kenin Geiser Jakub, Kenin Geiser Ita, Kenin Geiser Rachela, Kenin Geiser Mojżesz, Kenin Geiser Baruch, Kenin Geiser Estera, Kenin Geiser Zygmunt, Kenin Geiser Leib, Kenin Geiser Lea, Kanen Geiser Leopold, Kanen Geiser Józef, Kanen Geiser Feiga, Kanen Geiser Mindla, Kanen Geiser Sara, Kanen Geiser Finka, Kanen Geiser Jeremiasz, Kanen Geiser Salomon, Kanen Geiser Benzion, Kanen Geiser Mariem, Kanen Geiser Abraham Salke, Kanen Geiser Haim, Kanen Geiser Erna, Kanen Geiser Abraham, Kanen Geiser Ber, Kanen Geiser Abbe, Kanen Kanner Haya, Kanner Rita, Kant Frida, Kant Henryk, Kant Aaron, Kant Jakub, Kant Estera, Kant Fimen, Kant Gizela, Kant Mania, Kant Haya. Niech ich dusze złączone będą wieniec życia wiecznego. Kant Benjamin, Kant Sara. Proszę Państwa, mam nadzieję, że symbolicznie wrócili na nasze ulice. Szanowni Państwo, po symbolicznym odczytaniu i przywołaniu wszystkich tych zmarłych do nas nadchodzi moment na złożenie wieńców i zniczy. Amen.